drodzy siostry i bracia, abyśmy mogli czystym i pełnym radości sercem złożyć Panu Bogu tę przenajświętszą ofiarę, przeprośmy Go teraz za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania. W swoim nauczaniu Jan Paweł II na rozmaitych areopagach świata mówił o czterech niezwykle istotnych przestrzeniach ludzkiego życia, w których trzeba właśnie wiary po to, aby nasze życie było prawdziwie ludzkie, abyśmy stawali się coraz bardziej godni swojej człowieczej godności. Księże arcybiskupie, znajdujemy się w kościele, który został przeniesiony z Jabłonnika koło Piszczeniec. Dzięki staraniom księdza prelata Jana Hucka, wielkiego proboszcza naszej parafii. Dopełni w nas dzieła odkupienia i uświęcenia przez Chrystusa, Pana naszego. Księdza arcybiskupie, chcę powiedzieć, to też powiem jeszcze po sobie, że bardzo Wam dziękuję za wszelkie wsparcie, za to, że trwacie przy Panu Bogu, przy Matce Najświętszej, buduje się Waszą wiarą. Będę starał się Wam służyć jak najlepiej, najgorliwiej jeszcze, zwłaszcza po wizytacji księdza arcybiskupa. Moja miłość do Was, drodzy parafianie, nie zgaśnie. Dziękuję Wam za wszelkie wsparcie.